Justyna Śliwowska-Mróz. Dobry wieczór, zapraszam Państwa na Panoramę. Liczy 12 członków. Zaczęła pracę dziś, a za 2 miesiące mamy poznać jej pierwsze efekty. Rusza Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. W jej składzie nie ma polityków, są za to eksperci. A przewodniczący to szef służby kontrwywiadu wojskowego Jarosław Stróżyk. Komisja ma wyjaśnić kto, gdzie, dlaczego i za ile podlegał rosyjskim wpływom. Mirosław Cichy. Świadek Jarosław Kaczyński nieobecny. Świadek Daniel Obajtek także nieobecny. Obaj nie stawili się dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. I za to, że nie stawili się, komisja wnioskuje do sądu o karę finansową 3000 zł dla każdego. Jeśli chodzi o Daniela Obajtka, to już jego druga absencja. Stąd wniosek komisji o przymusowe doprowadzenie go na kolejne posiedzenie. Kamil Bortniczuk pod lupą. Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego ministra sportu w rządzie Zjednoczonej Prawicy. A chodzi o program Sport dla Wszystkich i 90 milionów złotych. Zdaniem NIK-u były minister nie zapewnił rzetelnego wyboru ofert, a pieniądze dzielił wedle własnego uznania. Bez tych środków niemożliwe jest realizowanie misji publicznej. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia jednym głosem w sprawie pieniędzy z abonamentu, a chodzi o blisko 80 milionów złotych, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do sądowego depozytu. Dziś przedstawiciele 17 rozgłośni wezwali przewodniczącego Rady do dymisji. Piotr Bukowski. Brytyjski premier Rishi Sunak minimalnie wygrał pierwszą wyborczą debatę telewizyjną z liderem opozycyjnej Partii Pracy, Keirem Starmerem. Jednak sondaże przed wyborami zaplanowanymi na 4 dzień lipca nie pozostawiają złudzeń. Brytyjczycy chcą zmian i po 14 latach rządów konserwatystów stery zamierzają przekazać w ręce opozycyjnej Partii Pracy. Anna Waśkiewicz. Na koniec jeszcze wzruszająca historia z amerykańskiej Indiany. Samantha Powers po 2 latach dostała wiadomość, że jej zaginiony pies Loki właśnie się odnalazł. Dziś to już wszystko. Jutro spotka się z Państwem Piotr Jędrzejek. Ja dziękuję za uwagę, życzę dobrej i spokojnej nocy. Do zobaczenia.